Zwracam się do wszystkich internautów o to, żeby wskazywali nam różnego rodzaju absurdy związane z czy to z oznakowaniem ulic, czy z innymi rozwiązaniami drogowymi, które należałoby rozwiązać. Myślę, że tak do końca kwietnia moglibyśmy podsumować przynajmniej pierwszą część akcji, i wtedy będziemy starali się, żeby te absurdy po prostu likwidować. Rzetelne i wyważone.